Witam w drugim odcinku. Nie, to już jest szósty odcinek z Hamleta. Oczywiście dzisiaj jesteśmy w Ptaku Roka. Jesteśmy oczywiście w gnieździe Ptaka Roka. I zaczniemy od rozkopania jego jajeczek. Z kamieniarów oczywiście. Tutaj nic ciekawego. Niebieski klejnocik. Przyjemnie. O, dobrze. Bardzo fajne klejnoty. Póki co nie będziemy... Nie, będziemy je brali. Mamy sloty niezbędne. I prawdopodobnie dzisiaj zrobię tę czynność, którą tutaj teraz widzieliście wiele, wiele, wiele razy. Ale przede wszystkim mnie najbardziej ciekawi, czy trafimy na jaskinie z bulwami świecącymi, bo one to jest takie źródło, takie źródło świetlistych bulw, tak. My teraz uciekamy przed piorunami oczywiście, bo one nas tutaj będą gnębić i gnębić. Jest w sumie jest tu sporo krzemieni, więc bardzo spoko. Dobrze. Sama ta wyspa jest tak zbudowana, że jakbyście nie mieli przypadkiem przy sobie... Dobra, to wywalimy. Jakbyście nie mieli przy sobie rzeczy na kilof, to możecie ogarnąć. Dobrze. Cieszy mnie, że jestem przygotowany mniej więcej na takie... Alleluja! Mamy to! Mamy oczywiście pole bulw oczywiście, które będziemy wykorzystywali bardzo, bardzo długi okres. Ale my nie możemy teraz się nacieszyć, bo chcemy, żeby mieć blisko wyjście. W sensie jakby wyjście, żeby mieć blisko, ale dużo tych bulw. Żeby wyjście z tej jaskini było koło naszego domku. I musimy szybko przy nim się zapisze świat. Znaleźć to miejsce. I jakby otworzyć i wtedy gra wybierze miejsce, w którym... No, tak. Chyba wiecie już o co chodzi. Czy ja tu byłem? Wydaje mi się, że nie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy gdzieś daleko. Fajnie. Dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy teraz reset i zobaczymy się, jak oczywiście uda mi się odpowiednio wyresetować. Dobra, nie chcę mi się już więcej tego razu resetować. Mamy połączenie dosyć w miarę optymalne, bez przesady. Nie jest to ta jaskinia, którą sobie przy zakładaniu bazy upatrzyłem, ale po prostu już prawdę mówiąc zrobiłem chyba z 5 czy 10 resetów i już mam dosyć po prostu. Bo cały czas odpalanie, wyłączanie non-serva jest po prostu... nużące, biorąc pod uwagę, ile on się jeszcze ładuje, przynajmniej mi. W sumie, bo nie powiedziałem dokładnie, co chcę zrobić, chodzi o to, że jakby jaskinia łącząca się z Wyspą Roka, możecie ją jakby zmienić. Jeżeli w chwili, kiedy wejdziecie na Wyspę Roka, po prostu po zobaczeniu, ta jaskinia mi się nie podoba, możecie wyłączyć i jeżeli wam się wczyta przed jakby pojawieniem się na tej wyspie, to powinniście jeszcze dać radę. Nie jestem pewien dokładnego momentu, w którym jakby wybiera się jaskinię, która łączy Wyspę Roka z resztą świata, ale tak. Nie jestem tego pewien, ale wiem, że ten moment następuje po wejściu na wyspę. Więc to jest taki, wiecie, bezpieczny czas. A po co to robić? Żeby po prostu mieć bliżej do bulw. 4 razy mi wypadło w miejscu, w którym bym musiał przebiegać przez pugaliska, więc to by było bardzo nieefektywne miejsce, bo musiałbym po bulwy zapieprzać przez całe ruiny. Chociaż w sumie do pugaliska mamy całkiem blisko, więc nie jest aż tak tragicznie. Tak samo możecie też resetować te kamienie. Jak widzicie, mam tutaj nieco inny lód. Ale ten też. No, nie jest najlepszym, ale nie jest też zły. Jest taki w miarę. To jeszcze wywalimy. Pozbieramy trochę krzemieni, bo tutaj ich jest całkiem sporo. To jest taki biom kamienny w Hamlecie, którego niestety brakuje. Zdecydowanie tutaj brakuje kamieni. Bo przed zbudowaniem automatycznej farmy kamieni z użyciem komarów. Tak, to są komary. Link do tego filmu macie w opisie, bo to jest dosyć fajny według mnie materiał. To po prostu z krzemieniami trzeba uważać. A ja już zapomniałem prawdopodobnie... zapomniałem już po co tutaj przyszedłem, czyli po ten oto przedmiot. Ten oto przedmiot jest... No, nie chodzi mi o jego bycie nieskończoną pałką, ale raczej o to, że możemy go przehandlować u królowej. Więc
gdzieś coś wywalić byśmy musieli. Nie mam pojęcia co. Dobra, dajmy. Chociaż w sumie siekiera, trucizna, no. Prosty wybór. Mapa. Cały czas mi się wydaje, że tu pająk sobie tak siedzi słodko. A, oszukuje mnie to miejsce. Ale jeszcze poszukamy krzemieni w większej ilości, bo oczywiście krzemienie są na wagę złota. Chyba nawet nie są warte więcej niż złoto, ale są tutaj drogocenne grzybki. W porządku, grzybki no nie są ani trochę ok, bo po prostu są drzewa. Drzewa niestety, jeżeli się raz zetnie, to z tego co mi wiadomo nie odrastają. A my sobie uzupełnimy, jak już mamy takie bogactwo. Cyk. W ogóle uważam, że bardzo ładnie rozwiązali w Hamlecie kwestię pokoi. Czy tu już nie ma kamienia? Naprawdę? No dobra, bulwy są ważniejsze bardziej. Na górze już nie ma żadnego kamienia, tylko jest dałń kamienna, którą wykorzystamy z pewnością do upiększenia bazy, bo ta droga jakby... Są dwa rodzaje dałni drogi i ta z Hamleta jest niestety jakby bardziej dominująca inne dałnie, co sprawia, że jest gorsza do rozbudowy. Ja słyszę hordę, dzień dobry państwu, spieprzamy stąd. Dobra, po drodze mamy tutaj więcej hordy, mamy tutaj naszych przyjaciół, przebiegniemy tak, żeby może ominąć te większe zbiorowiska. No, fajnie. Chyba nie złapaliśmy agro większej ilości. Oj! To dobrze, że nie złapaliśmy agro, bo one w hordzie potrafią być naprawdę paskudne. A tu mamy ich większe zbiorowisko, które ominiemy. Dobrze, że one świecą, dzięki czemu jest po prostu łatwiej to wymanewrować. I cały czas słyszę ich dźwięki i się robią nieco niepokojące, ale my tutaj wcześniej wybiliśmy wszystkie biedronki jakby. Tak, biedronki wybiliśmy. Więc jest całkiem optymalna sytuacja. To, że Wormwood nie dostaje HP od suszu, to jest największe draństwo, jakie Clay zrobiło od, nie wiem, dawno Clay nie zrobiło żadnego draństwa. To jest bardzo dobry deweloper. Przynajmniej według mnie. To można w sumie zostawić. No jest malutkie. W późniejszych dniach stanie się ogromne. Najgorzej. Dobra, prawdę mówiąc trochę straciłem wątek i będę udawał, że na pewno nie odszedłem na jakiś czas od komputera. A tak się stało. Dobra, my postaramy się zdobyć czapkę, która będzie niezbędna. Mówię oczywiście o czapce do biegania we mgle, żebyśmy nie byli jak dzieci we mgle. Suchary najwspanialszym dobrem kultury. Tak, tu jest nasz pieniążek, którego chcemy zagarnąć. Jak już mówię, od kilku odcinków musimy koniecznie pójść zabić jakiegoś dużego przyjaciela, nie rosiczkę, ale muchołówkę. Ktoś mi to napisał w komentarzu, jestem mu bardzo wdzięczny, bo nie dość, że mogę to wymówić, to jednocześnie jest poprawnie, bo tam w sumie nie wiem jaka jest różnica, ale poprawność językowa jest... O nie, witam państwa, proszę iść za. Poprawność językowa jest uber ważna. Dlatego użyłem teraz niemieckiego słowa zamiast jakiegoś ładnego polskiego. Jakiś ładny... Co to był za dźwięk? Chyba grzmot. Jakiś ładny synonim na Uber. Nie wiem. Nigdy nie byłem dobry w te klocki. Ja byłem dobry w najbardziej przydatną dziedzinę życia każdego człowieka, czyli granie w komputer. I to nawet tylko w jedną grę, bo dużo w nią gram. Takie życie. Dobra, nie. My nie potrzebujemy Sanity. My potrzebujemy specjalny kapelusz. I jeszcze w sumie nie powiedziałem, ale ten kapelusz oprócz pozwalania na bieganie we mgle z plecakiem pozwala również na ochrania trochę postać. I tam chyba zapewnia 50% przed powietrzem z mgły. Nie jestem pewien. Znaczy z mokrością mgły. Oj! Witam pana. Może tym razem będzie lepiej. Chodź. No nie, ty Polaku. I teraz ucieknie. Plan był dobry. Wykonanie jako tako. Nie przewidziałem tego kolegi. Dobra.
Dobra, na początku chcemy sprzedać idola. Dobrze. Idola oczywiście sprzedamy w naszym muzeum, które tu powinno być. Zgubiłem się. Dobrze, dobrze, że robię kubki, bo oczywiście to jest dla nas HP. I potem skoczymy do sklepu z narzędziami. Ciekawe, czy Wormwood dostanie jakieś bonusy od deszczu. Bo myślę, że to jest coś, o czym większość osób pomyślała. A tak to, no wiecie. Sklep z narzędziami jest koło ratusza. Więc teraz tam się wybierzemy. Oj, w ogóle jest to dosyć ciekawe. Ale pożar leci. Nie, zapomniałem o tym. Fuck. Nice. I teraz te świnie są jakby bez domków. Ale Clay to oczywiście przewidziało. I od teraz teoretycznie spróbujemy to zaabsorbować. O, on to powinien naprawić. Albo to. Albo to. O, teraz on naprawiają teraz te domki. Możemy zaobserwować ten proces, bo wydaje mi się, że jest takim fajny. Fajnie, że Clay to przewidziało, bo strażnicy bardzo lubią spalać całą wioskę podczas ataków nietoperzy, które na szczęście zostały ograniczone w tym dodatku. Cały czas nie ma tego, czego szukamy. My potrzebujemy siatkę, ale to jest zdecydowana większość naszych pieniędzy, więc nie zdecydujemy się na nią. No daj, ja ci proszę. Tak od serduszka. Ostatni. Czy materiał został wycofany? Bo mi się wydaje, że tak, bo to już jest jakiś żart. Albo po prostu moje szczęście. Wiecie, co teraz zrobimy? Zapowiadam to już od kilku odcinków. Pójdziemy, jeszcze zrobimy jeden reset, bo już przez tego pieniążka możemy. Zrobimy jeszcze jeden reset i skoczymy zabić dużą rosiczkę. Siekierkę kupimy. Daj mi. Maczeta jest spoko. Wydaj mi maczetę. No nie no. Ta gra mnie troluje. Nie polecam. Dobra. My teraz powinniśmy mieć dużo narzędzi, które są niepotrzebne. Ale dobra, niech będzie. Rosiczki możemy oczywiście spotkać w dżungli. Najbliższe takie zakreszczenie jest tutaj. I tam się właśnie wybierzemy. Tak, mamy jeszcze dużo czasu. Chociaż boję się, że no nie, oczywiście mgła zaskoczy we mgle. I wtedy, no, będzie tak dosyć nieprzyjemna sytuacja nasza. Oczywiście, zawsze kiedy zaskakuje nasz strzon postać we mgle cokolwiek, jest bardzo niewesoła sytuacja. No. No to lecimy, lecimy, nie śpimy. Dobra, to weźmiemy. I to weźmiemy. Możemy... Możemy zrobić takie bardzo fajne jedzenie. I to jedzenie to jest, oczywiście chodzi mi o tacos. I tacos się robiło z dwóch takich na pewno. Chyba z mięsa jednego. Tak bym na oko powiedział, bo oczywiście nie pamiętam tych przepisów. Jak robiłem odcinek informacyjny, to wszystko miałem ze scenariusza, bo zapamiętałby to jakiś tylko absolutny as. Uciekamy stąd. Mnie tu nie ma. Życie na krawędzi. Bardzo dobrze. I z czasem dni, znaczy z upływem dni, już nie pojawiają się oczywiście goryle, co mnie smuci, bo oni są, no, tacy podstawowi. Pająków w podstawce jest na przykład bardzo dużo. A tutaj goryli, jak już widzicie, mimo że jesteśmy w ich lesie, no to nie ma praktycznie. Nie oni. Psik, nie chcemy was. O, goryl. Miło. Przygarniemy to. I co wie? Nie chcemy cię tu. Oczywiście nie możemy mieć żadnych pleców podczas walki z muchołówkami. Dobrze, ty jesteś ładny, odosobniony. Ta horda biedonek. Spróbujemy tak bardziej z tej strony, żeby potencjalnego agro nie zebrać, tak. Hop. Aj, nieprzyjemnie. Nie, one będą teraz próbować gierkę. My się teraz wycofamy za, żeby horda biedonek zabiła następnego.
a nie nas po prostu. Holdo, przestań. Zaczynasz mi działać na nerwy. To jest fajne. Polecam. Oczywiście, dobra, padły. Oj, niestety. Dobra, my nie chcemy tam podchodzić, bo pakowanie się w takie zagęszczenie to nie jest dobry pomysł, niestety. No niestety, no to jest oczywiste, że to nie jest dobry pomysł. Byśmy ciebie zabili, bo ty nie jesteś żadnym zagrożeniem. A HP nie chcemy tracić. Unik. Oj, zasięg ci chyba zwiększyli, kolego. Albo po prostu dawno nie grałem w Hamleta. Już przestałem umieć grać w tę grę. Bardzo mi się podoba, jak oni są łakni tego mięsa. Można fajnie wykorzystywać tę mechanikę. Holda, biedronek. Krogle by się teraz przydały, byśmy namierzyli co i jak. Krogle to jest tak złoty przedmiot. Wszystko zostało zjedzone. Dobra. Czy wy się wyprowadziliście z Holdą, biedronek? Jeśli tak, to szanuję, kozak. Horda, biedronek to są danie najwyższego sortu. A po prostu padła, bo się skończył jej czas. Dobra, ty jesteś sam. Dzitka. Już nam się kończy. To jest pełno lin. Po prostu zbierzemy jedną. O, właśnie. Nowa broń. Full armor. To wyłączymy, żeby się nie skończyło. Nie tracić niepotrzebnych surowców. No i bez Walking Kane'a, no to widzicie, jak to wygląda. Żałośnie bym powiedział. Ale bardzo mi się podoba ilość lin, jaka tutaj możemy znaleźć. Liny są, wiecie, takim zasobem, który jest bardzo przydatny, ale jednocześnie dosyć ciężko się go pozyskuje, bo trzeba się sporo nalatać, żeby uzyskać takie potężne ilości linek. Dobra, to wywalimy, bo jedno jedzenie nie jest tyle warte. No i fajnie. Dokładnie to chciałem zobaczyć. Mgłę. Ale przynajmniej sobie zrobimy chociaż tego jednego stalking sticka. No i teraz będziemy tak iść i iść i iść i iść aż do końca mgły. Nie. To nie jest dobry pomysł teraz gdziekolwiek łazić. O właśnie, przez tych kolegów. Już jest ich za dużo. Wiecie co? Wytankujemy ich. Dobrze, teraz obserwujmy nasze HP, żeby przypadkiem się nie obesać. Unikanie ich we mgle byłoby dosyć nierozsądne, bo wtedy byś po prostu oni się nawzajem popychają. Zawsze to tak działa, że zazwyczaj w Don't Starve, jeżeli atakuje was jeden mobek, to nie powinien on was zaatakować, bo po prostu w chwili wykonywania animacji swojego ataku będzie on będziecie uzyskiwali taki dystans, żeby nie mógł was uderzyć. Aczkolwiek jeżeli jest to horda i na przykład jest to horda cieni w ruinach, co się bardzo często zdarza, to te cienie się nawzajem popychają i wtedy to jest daństwo najwyższego sortu, bo wtedy taki wykonujący atak mobek jakby jest wysuwany przez swoich kolegów do przodu, przez co uzyskuje ten niezbędny dystans, żeby móc was trafić. Trochę to kminiłem, ale jest to logiczne i wydaje mi... Oj! Oj, oj, oj. Tak się dzieje, kiedy się zagaduje. Ale wydaje mi się, że takie detale, takie tłumaczenie może być też ciekawe i może być jakimś takim... Nie wiem, powodem, żeby oglądać tę seryjkę, bo oczywiście gameplayów jest masa na YouTube, więc trzeba jakoś uczynić ten swój gameplay specjalnym, co mi w sumie jako tak chodzi nic więcej. Dobrze. Ale mamy tutaj bardzo dużo jedzonka, co mnie cieszy niezmiernie. W sumie to, no, wielka zaleta Urmuda z tymi działeczkami. Wielka, powiadam. No i co teraz byśmy chcieli? Przygotować się na następną porę, na którą się nie musimy przygotowywać, bo Ormut jest oczywiście OP postacią, jeżeli o to chodzi. On jest odporny. Ale przygotowywanie się oznacza rozwój, więc będziemy się rozwijać, tak żeby potencjalnie być bezpiecznym. W Hamlecie strasznie mi brakuje właśnie takich
stałych źródeł surowców, na przykład choćby samego drewna, bo po pewnym czasie po prostu zużyjecie wszystkie źródła, wszystkie drewna, tak. Chociaż od pewnego czasu możemy dostawać już sadzonki tych drzew, ale tylko jeżeli je zbieramy w czasie trzeciej porze roku. Więc niestety musimy to brać pod uwagę i najlepiej takie wielkie akcje, w której idziecie zabrać pół lasu, wykonywać oczywiście podczas tej pory roku, bo wtedy oczywiście będziecie mogli sobie posadzić drugi las. Chociaż najlepiej jest po prostu kupić szyszki w sklepie i to się postaram właśnie zrobić, bo po prostu to jest optymalne. Dobrze. Widzę, że odcinki staram się robić po 3 dni, więc jeszcze mamy pół dnia, więc może jeszcze... Chociaż w sumie było w miarę ciekawie, były biedoneczki, było wszystko. Biedoneczki są zawsze ciekawym tematem. Więc zaczniemy od spieniężenia naszego łupu. Tak, łupu, to jest dobre słowo. A następnie może znowu uda nam się dostać ten niezbędny do przeżycia przedmiot, czyli materiał. Ale najpierw zaczniemy od HP, bo podczas podpalenia tracimy, nie mam pojęcia dokładnie ile, ale chciałbym mieć taką pewność, że to przeżyjemy. A mi się wydaje, że teraz już nie resetuje się, nie resetują się sklepy. To jest dosyć smutne. Dobra, będziemy mogli wykonać dwa trade'y. Czyli, no, w HP już jest fajnie stoi. I możemy dostać może materiał. Prosimy cię, wielki bogu RNG. Czyli losowość. Plecaki są, nie, myślałem, że są tańsze. Poproszę. Czy oni naprawdę wycofali ten materiał? Nie wiem. Idziemy sobie coffee beansy. Mogę tu im posadzić? Lol. W środku wioski będzie wam wszystko rosło. Szyszki. Mówiłem wiele o szyszkach i oczywiście ich cały czas nie kupiłem. To jest sklep z artykułami spożywczymi, a tu mamy sadzonki i szyszki, więc tutaj się udamy. O, i kubka. Trzeba pamiętać o... Te możemy też pomnażać, to weźmiemy. To nas nie satysfakcjonuje, to weźmiemy. Ostatnia nadzieja. Daj mi to. No niestety. Ostatniego pieniążka, żeby nie mieć takiej jednej monety. Wydaje mi się, że zmienili zawartość sklepów. Co? Biegłeś do nas? Chciałeś? Nic nie chciałeś. Kupy nie wziąłem. Dobrze, że usłyszałem ją. Tutaj już jak widzicie, trochę tej kubki jest. Czyli trochę tego HP niezbędnego. A tak powiem, że bardzo ciężko jest jednak leczyć się Wormwoodem. To jest chyba jego największa wada. Myślałem, że kupa będzie taka, wiecie, OP, bo zawsze jest całkiem sporo, ale jednak 2 HP to nie jest dużo. Znaczy wiecie, to takie 2 HP można sobie zbierać i zbierać, ale jednak to nie jest już, który ci daje 20, czy tam 15, 20 chyba. Więc to jest po prostu jakby taka kara największa chyba dla Wormwooda, czego się nie spodziewałem, bo myślałem, że tracenie sanity za ścinanie drzew będzie najbardziej dokuczało. Siekierka. Pewnie już ją minąłem 3 razy. I musimy oczywiście wyrzucić nadbiór narzędzi, które mamy ze sklepu. Witam pana serdecznie. Broń. Dobrze. Żeby teraz nie było mgły. Cyk. Dobrze. Czysto. Łopatkę na pewno mam. Zaraz się pojawi mgła, jestem tego prawie pewien. A my będziemy potrzebowali znacznie więcej desek, bo my chcemy zrobić teraz hutę, oczywiście. On ją się robi chyba z 4 desek, 6 ciętych kamieni i z czegoś jeszcze. Dobra, to posadzimy.
To jest niepotrzebne, po prostu. Łopata. Dobrze. I jeszcze to drzewo zetniemy. No, takie mniejsze to dosyć słabo, bo dostajemy tyle samo ujemnego sanity, a nie dostajemy więcej surowców. Czego ty chodzisz? Wszyscy jesteś naładowany chyba. Oj, nie zauważyłem. Skupiłem się na nim. Idź sobie. Ty się bugujesz. Jak się skrada, cholera jedna. Idź sobie. Jestem pewien, że zaraz zostaniemy serią 3-4 błyskawic. Bo oczywiście, dlaczego by nie. Dobra, odpakujemy jeszcze to drzewo. I będziemy musieli jakoś odnowić nasze sanity. Błagam, nie chcę skorpiona. Wspaniale. I nasze sanity już zaczęło spadać do niebezpiecznego poziomu. Chociaż niebezpiecznego. O! Na te skeleton quickly. Wydaje mi się, że wcześniej te mgły były znacznie dłuższe. Bo pamiętam, że bywało, że trwała powiedzmy pół dnia. O! Pierwszy raz usłyszałem ostrzeżenie nietoperzy, prawdę mówiąc. Zawsze, no, nie zwracałem na to większej uwagi. O, jesteśmy już chyba, o właśnie, przy nim, więc jesteśmy bezpieczni w miarę, więc nie jest źle. A my chcemy się przygotować na nietoperze, więc przerzucimy tu. Oba, jest stabilnie. Zatem czekamy, aż to urośnie. Nie mamy już suszu. Nie mamy niczego do nawożenia, bo wszystko jemy oczywiście, żeby mieć to zdrowie nieszczęsne. No tak średnio jest, tak średnio. Chciałbym do końca serii sprawić, żeby ta baza ładnie jakoś wyglądała. Z tego co widzę, to no póki co to jest jeden wielki syf. Ale my możemy postawić już garnuszek. A już powinienem ten odcinek dawno skończyć, a się zagadałem oczywiście. Dobrze, więc postawimy tę klatkę i skończymy. Tak, tutaj cyk. Więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. No tyle, no cześć.